jednego punktu, który jest mieszkaniowy. Wiążący się tematycznie ze sprawozdaniem z działalności Zieleni Ochrony Środowiska, projekt uchwały w sprawie wpisania zadania Sądu Zagospodarowania Parku Karskiego do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Tak jak Państwo pamiętacie, na sesji w lutym podjęliśmy uchwałę dotyczącą zadania powierzonego tereny zielone i budowa ogródków jordanowskich. I w ramach tego zadania przeznaczyliśmy przynajmniej w tej kadencji kwotę 60 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Parku Karskiego. Ten projekt uchwały został skonsultowany z prawnikami z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, którzy zaopiniowali ten projekt, jego treść pozytywnie. Także był konsultowany z jednostką realizującą, czyli z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Z tego co wiem, ZIK także konsultował ten projekt i jego zapisy z biurem planowania i monitorowania inwestycji Urzędu Miasta Krakowa. I nie było żadnych wątpliwości, były jednoznacznie pozytywne opinie. Natomiast po podjęciu tego, po podjęciu uchwały, to parę miesięcy po podjęciu, poinformował nas, iż Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji ma tutaj duże zastrzeżenia i nie zrealizuje naszego wniosku polegającego na wpisaniu tej inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu finansowego. W związku z tym ja odbyłem rozmowę z panią kierownik tego biura, prosząc ją o wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj jednoznacznie jest tylko opinia negatywna, nie ma zgody na realizację tego wniosku. Natomiast cała ta sytuacja to jest taka, no taki co najmniej dwugłos, jeżeli nie określić tego bardziej dosadnie, jako pewną taką schizofrenię ze strony miasta. Gdyż tutaj z jednej strony w rozmowach radni miejscy przekonywali nas o konieczności przeznaczenia środków na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Dukackiego i apelowali, zresztą tutaj nawet jeszcze w wywiadzie pan przewodniczący Kośmider, gdyby wzywać dzielnicę do większego zarządzania, to może dzielnica jest od nas zaangażowana oczywiście. Natomiast dzielnica przeznaczyła te środki. 60 tysięcy to jest, jak Państwo doskonale wiecie, znaczące środki w ramach tego zadania powierzonego. Natomiast z drugiej strony urzędnicy podjęli prezydentowi, no, blokują realizację. Nie chcą przyjąć tych środków. Odsyłają nas z kolei do Rady Miasta Krakowa. Niech radni wprowadzą i zagwarantują to finansowanie w kolejnych latach. No, także tutaj to jest jakaś swoistego rodzaju kwadratura koła. W tej sytuacji nie widzę innego rozwiązania, jak wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta Krakowa i do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie go do wieloletniej prognozy finansowej, wieloletniego planu inwestycyjnego tego zadania pod nazwą zagospodarowanie Parku Dukackiego i zagwarantowanie finansowania w kolejnych latach, no bo faktycznie weszło w życie takie zarządzenie, które mówi, że zadanie inwestycyjne musi mieć wskazane źródła finansowania jak gdyby całościowe, całościowego projektu, a nie tylko koncepcji czy też projektu. Także no, tutaj w imieniu grupy radnych też proszę o podjęcie tego projektu uchwały.
pewno to zarząd też będzie prowadził rozmowy z radnymi miasta, taką osobą aktywną jest pan Jarosław Kajdański, w sprawie podjęcia działań zmierzających do dopisania do tych planów finansowych tego zadania, no bo to jest też nadal inwestycja miejska w tym regionie. Miasto ogromne pieniądze przeznaczyło na wykup tego terenu, no i ma to stan. Tak by wynika z tego stanowiska, przynajmniej urzędników dla planowania i monitorowania inwestycji. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy jeszcze do głosowania nad tym projektem, do dyskusji tutaj i tego projektu, także został włączony wniosek o odstąpienie wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad, także poddam ten wniosek pod głosowanie. Jeżeli w sprawie tego wniosku ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. W sprawie wniosku, czy się... Proszę, kto jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Otwieram dyskusję nad projektem. Pan Jarosław Kajdański się zgłasza. Proszę. Więc ja przypominam, że właśnie w lutym podjęliśmy taką historyczną, kuriozalną, wymuszoną uchwałę, kiedy realizacja została przez nas rozpisana do 1945 roku, do 1945 roku. W związku na wartość inwestycji, ona jest oszacowana przez na 1 800 000 zł, przy naszym budżecie 1 800 000, czy to prawie 2 miliony, prawda? Przy naszym budżecie na 450 000 tam rząd z jakimś tam hakiem, no po prostu nie moglibyśmy nic innego przeznaczać, robić tylko robić akurację, prawda? Więc po prostu ta podpowiedź, jak pan przewodniczący zauważył właśnie ze strony, że byłem tego świadkiem radnych miasta, żeby się tutaj dzielnica zaangażowała i tak żeśmy zrobili, przeznaczenie środków do tych 60 000 na projekt, a oni już wiedzieli, że konsekwencją będzie to zapis prezydenta, że jeżeli się przeznacza pieniądze na projekt, to trzeba również przeznaczyć pieniądze na inwestycje, dokładnie na realizację. Pan prezydent Majkowski jest zaplikowany takim zapisem ze względu na ustawę o finansach publicznych, tak? Bo to jest pan minister Rostowski, który jest w tym. Nie, to jest zarządzenie wydane przez pana prezydenta na wniosek bodajże tej komisji do spraw reformy, Komisji Rady Miasta do spraw reformy ustroju samorządowego. Znaczy, gdzieś w tym zarządzeniu pewien element racjonalności jest, bo to miało chronić miasto przed taką sytuacją, że są przeznaczane środki na projekty, po czym te projekty w koncepcji nie są realizowane. Także gdzieś element racjonalności w tym jest, natomiast no, niestety to zarządzenie jak gdyby tutaj no, w pewnym stopniu uniemożliwia dokonanie pewnego montażu finansowego, z jakim wcześniej mieliśmy do czynienia. No i w takiej sytuacji no, spowodowało, że dzielnica no, została, no, chcąc zrealizować tą inwestycję, zmuszona do podjęcia, no, tak jak ja Państwu mówiłem, no, uchwały będącej w pewnej swojej części to powinieneć... Może tak zakończyć. Natomiast to było, jakby znaczy nie jak gdyby, tylko to było skonsultowane z prawnikami administracyjnymi. Ja właśnie chciałbym to podkreślić, bo przewodniczący konsultował to z biurem prawnym Kancelarii Rady Miasta, tak? Że myśmy nie zrobili czegoś poopnie, nie sprawdzając, tylko prawnicy się wypowiedzieli, że możemy taką uchwałę podjąć, tak? Taką uchwałę żeśmy podjęli, teraz mamy cofnięcie, ponieważ okazuje się, że to jest nierealne. Skoro wraca do punktu wyjścia, więc tutaj musimy właśnie tą uchwałą, ten zgromadzę Państwa proszę o to, żeby to przegłosować, żeby no, pijamy chwileczkę, bo nie mamy innego wyjścia. Będziemy walczyli o to, żeby to się znalazło w zapisie budżetu miasta, w wieloletnim planie finansowym, w wieloletnim planie inwestycyjnym. Także tak, gdyby tutaj znowu nasza inwestycja, wszyscy pokazują, że powinniśmy coś tutaj wykazać, chcieliśmy wykazać, to jest niemożliwe. Więc jakby wracam do tego punktu wyjścia, że teraz powinniśmy zrobić taką wysadę. Czy wykazaliśmy wolę przeznaczenia środków, no to jest oczywiste. Dobrze, nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych w sprawie mogłoby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę, nikt też poprawki nie składa.
W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku 49.13 w sprawie wpisania zadania o gospodarowanie Parku Kucharskiego do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta. I